Okej. Okej, Okay. nie, Nie, już czy są jakieś są. pierwsze osoby? Tak. Są już jakieś na pierwszą osobę. Dzień dobry, Dzień jeszcze damy dobry. sobie chwilkę, Tak. poczekamy. A ile osób się spodziewamy? 95. Dzień dobry, witamy serdecznie. Poczekamy jeszcze chwilkę, żeby osoby sobie mogły dołączyć. Pisze, nie pisze. Dziwne. Dobrze, dajmy jeszcze sobie Tak, minutkę. Tak trzy zaraz. po, zacznijmy. Okej, okay, myślę, że możemy zacząć. Jest w dość kameralnym gronie. Tak, ale. Ale tak, to jeśli Paulina, możesz tam odpalić transmisję na Facebooka, to Tak. tak, witamy, witamy panią Witamy. Urszulę i panią Kingę. Możemy przywitać nasze uczestniczki. Tak, dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na webinarium Samorząd Uczniowski to my. Witam Państwa, ja, Monika Prus. I Michał Tragarz, dzień dobry. Tak, poprowadzimy dzisiejsze spotkanie i ono potrwa do 19:30. Bardzo miło mi tutaj Państwa powitać. Nasze spotkanie jest organizowane w ramach programu Szkoła Demokracji, którego edycja jest finansowana prowadzona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Na dzisiejszym webinarze poruszymy takie kwestie, które dotyczą takich podstaw związanych właśnie z działalnością samorządu uczniowskiego. Zajmiemy się tym, co jest ważne, jeśli chodzi o zadbanie o kwestie formalne, prawne, ale również mamy nadzieję, że to będzie takie spotkanie, które dostarczy garść inspiracji i pomysłów na działania i też pokażemy Państwu, od czego warto zacząć współpracę z samorządem, od czego warto zacząć współpracę, szczególnie na początku roku. Ten praktyczny wymiar tego spotkania tutaj nam pomogą w tym osoby, nasze gościnie. Przepraszam, tutaj bym przeskoczyło chyba. Tak,
mamy nasze gościnie, które opowiedzą nam o swoich doświadczeniach, o swojej perspektywie. Bardzo mi miło powitać Lucynę Bednarską, która jest praktyczką, wieloletnią opiekunką samorządu uczniowskiego, nauczycielką i też również koordynatorką programu Młodzi Głosują, oraz Martę Kazimierczak-Con, która jest też nauczycielką języka angielskiego akurat, również opiekunką samorządu uczniowskiego i też koordynatorką, brała udział w programie Szkoła Demokracji i Młodzi w Akcji, także bardzo serdecznie Was witam. Bardzo bym prosiła dla kilka słów od Was, takiego przedstawienia się. To może zacznę ja. Nazywam się Lucyna, pracuję w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie. Jestem opiekunem samorządu, to jest najfajniejsza moja rola, uczę niemieckiego i informatyki. No i na co dzień jestem taką energiczną, zwariowaną kobietą, co też przekłada się na moją pracę. To może tyle. Dzięki, dzięki serdeczne. Witamy Cię bardzo gorąco. I Marta. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, nazywam się Marta Kazimierczak-Con, jestem nauczycielką angielskiego, jak było widać. Pracuję na co dzień w Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach. Zajmuję się samorządem już od 5 lat, pracuję z dzieciakami z ogromnym zaangażowaniem. Dzieciaki dają mi dużo radości i inspiracji też, nie tylko w pracy w samorządzie, ale i też w pracy tak na co dzień jako nauczyciela angielskiego. Ciekawe doświadczenie. Dziękuję. Dzięki i dziękuję, że zgodziłyście się brać udział w naszym webinarium. Michał, oddaję Ci tutaj głos. Tak, też nie ma nas dzisiaj dużo na spotkaniu, więc zachęcamy te osoby, które są z nami zarówno na Zoomie, jak i na Facebooku o pisanie, komentowanie, pisanie pytań swoich i też przedstawienie się, nawet czy Państwo są tutaj właśnie osobami, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym zajmujecie się samorządem uczniowskim, czy to już jest może macie już właśnie wieloletni staż w tym obszarze, czy po raz pierwszy w ogóle też jesteście z nami, to też nas ciekawi. Dzisiejsze spotkanie też ma taki właśnie charakter wstępny i tak docelowo jest właśnie przeznaczone raczej dla osób, które zaczynają swoją przygodę, będziemy dość o takich podstawach mówili. Oczywiście, jeśli ktoś już też dłuższy czas pracuje z samorządem, myślę, że też może się czegoś ciekawego dowiedzieć, ale tak docelowo jest to dla osób zaczynających swoją przygodę. Zachęcam do tego, żeby pisać. Właśnie jest ta przestrzeń, jest nas niezbyt dużo. Pani Kinga pierwszy raz jest opiekunką samorządu. Super, mamy nadzieję, że będzie to przydatne. I chcielibyśmy też, no nie ma nas dużo, więc będzie to. O, i wszystkie panie, które dzisiaj są z nami, są po raz pierwszy. Też zachęcam tutaj do krótkiej ankiety na sam początek. Powinna się panią pojawić na ekranie. Właśnie takie pytania wprowadzające. Oczywiście chodzi bardziej o taką rozgrzewkę niż o sprawdzenie wiedzy, więc tutaj zachęcam do tego, żeby się odnieść. Też proszę o potwierdzenie, czy ta ankieta jest na pewno widoczna, jeśli ją widzicie. Tak, jest widoczna, super. No, potrzeby tych osób, które nas oglądają na Facebooku, ponieważ im się nie wyświetla akurat chyba ankieta, to przeczytam te pytania jeszcze i te odpowiedzi. Pierwsze pytanie jest takie, kto tworzy samorząd uczniowski? Drugie pytanie jest, w jakim akcie prawnym zapisane są kompetencje samorządu uczniowskiego? A tak tutaj dla osób na Facebooku zaraz zostaną przyklejone pytania, więc też będą Państwo mogli się do nich odnieść. A tutaj panie, które z nami są na Zoomie, zapraszam do tego, żeby odpowiedzieć. Tak, dajmy sobie na to 2 minutki, żeby też nie czekać za długo. Chciałbym
Wiem, że panią widzę, ale tutaj widzę, że jeszcze nikt z pań nie odpisał, nie odpowiedział na pytania, więc zachęcam, żeby tam już pozaznaczać odpowiedzi. Nawet jeśli nie znacie, czujecie, że nie wiecie, to żeby tę ankietę po prostu wypełnić. Byśmy też za długo czasu nad tym nie spędzili. Dołączyła jeszcze do nas pani Ewa, witamy. Proszę o sygnał, czy jeszcze chwilka potrzebna, bo tu widzę, że są pierwsze odpowiedzi, ale jeszcze trzy osoby nie uzupełniły. Więc bardzo tutaj zachęcam i ostatnie pół minutki na ankietę. Też widzę, że tutaj dostaję informację, że też na Facebooku Państwo odpowiadają. Bardzo, bardzo się cieszę i zachęcam. I zaraz już będziemy podsumowywać ankietkę i mówić właściwe odpowiedzi. To ostatnie 3, 2, 1 sekundy i kończymy. I teraz tak, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, kto tworzy samorząd uczniowski? Podstawowe pytanie, tutaj poprawną odpowiedzią było, że wszyscy uczniowie i uczennice szkoły tworzą zgodnie z przepisami prawa, zaraz powiem jakiego prawa. Natomiast wybrani w wyborach przedstawiciele, jak sama nazwa wskazuje, są przedstawicielami samorządu uczniowskiego, reprezentacją samorządu uczniowskiego lub władzami, możemy to w różny sposób określać, ale oni mają właśnie wszystkich uczniów reprezentować, natomiast sami nie tworzą tego samorządu uczniowskiego. To jest też ważne, żeby o tym pamiętać, nie tylko z takich powodów formalnych, ale też praktycznych, o których jeszcze będziemy mówili trochę dalej na pewno. W jakim akcie prawnym zapisane są kompetencje samorządu uczniowskiego? Tą poprawną odpowiedzią jest ustawa Prawo Oświatowe obecnie, artykuł 85, też jeszcze o nim za chwilkę powiemy. Kiedyś to była ustawa o systemie oświaty, jeszcze parę lat temu w bardzo podobnym kształcie, ten przepis się nie zmienia od 91 roku, już 30 lat, ale to myślę, że jest ważne, żeby o tym wiedzieć, też sobie zerknąć, przeczytać, jak ten artykuł 85 ustawy Prawo Oświatowe wygląda. Nie ma czegoś takiego jak rozporządzenie MEN o samorządności uczniowskiej. Nie ma, znaczy Konstytucja RP oczywiście określa bardzo wiele praw, które mamy jako obywatele i które również odnoszą się do tych praw, jakie mają uczniowie i uczennice w szkole, a więc również po części pośrednio on może odnosić się do samorządu uczniowskiego, natomiast no bezpośrednio oczywiście w Konstytucji nic o tym nie ma. Jakie działania samorząd uczniowski musi wykonać? Tak naprawdę musi jest tym słowem kluczem, no i poprawną odpowiedzią jest to, że no musi uchwalić regulamin swojego funkcjonowania. To również jest zapisane w tym artykule, że 85, że samorząd uczniowski uchwala swój regulamin, tak? I to jest jakby ta kompetencja niezbywalna, czyli zasady, według jakich będzie działał. To daje nam też duże pole swobody, ponieważ właśnie to regulamin w szczegółach opisuje to, kto stanowi organy, jak się wybiera i tak dalej, i tak dalej. Również w regulaminie możemy opisać kompetencje, tak? Czyli to, co ten samorząd uczniowski będzie robił. Pozostałe działania no, nie są przymusem, nie musi tego robić samorząd, tak? Nie musi przygotowywać planu działania wbrew powszechnej praktyce, że ten plan działania jest wymagany przez dyrekcję szkoły, ale pamiętajmy, że nie ma żadnego dokumentu, który by tego wymagał. Również sprawozdanie, zresztą też mam nadzieję, że jeszcze o tym powiemy, no przyjęło się, że to jest to jakaś dodatkowa formalność, ale nikt, żaden akt prawny tego nie wymaga. Tak samo innych tych działań, które tutaj są. Również wybory nie muszą się odbywać, też one są powszechne, ale tak naprawdę
i być może są najlepszym sposobem, ale to też również nie jest obowiązek. W jakich sprawach władze samorządu mogą przedstawiać dyrektorowi wnioski i opinie? No tutaj tak naprawdę poprawną odpowiedzią są wszystkie te odpowiedzi, które tutaj się znajdują. Część z nich jest wyszczególniona w tym artykule 85, bardziej wskazana jako te takie właściwe dla samorządu uczniowskiego, ale tak naprawdę nie ma takiej sprawy, która dotyczy uczniów i uczennic, dotyczy życia szkolnego, w której samorząd, władze samorządu nie mogłyby przedstawić dyrekcji wniosków i opinii. Oczywiście samo przedstawienie jakiegoś pomysłu dyrekcji, czy byśmy się coś chcieli zrobić, nie oznacza, że to musi się na to zgodzić, może powiedzieć oczywiście nie, ale uczniowie, uczennice mogą się tymi wszystkimi sprawami zajmować, również na przykład kryteriami oceniania i my również w programie Szkoła Demokracji bardzo zachęcamy właśnie do tego, żeby zajmować się tymi innymi kwestiami, nie tylko właśnie tymi tradycyjnymi, czyli imprezami na przykład i akcjami charytatywnymi, oczywiście też jak najbardziej można je robić. I ostatnie pytanie już, żeby nie przedłużać, w jakiej formie samorząd uczniowski może gromadzić środki finansowe? No i tu poprawną odpowiedzią jest, że samorząd nie może posiadać własnych środków finansowych formalnie. Oczywiście istnieją różne sposoby na to, żeby te środki mieć, ale pamiętajmy o tym, że zgodnie z prawem samorząd też nie ma osobowości prawnej, tak, więc po prostu tych środków nie może posiadać. Dziękuję bardzo, dziękuję za te aktywne odpowiedzi i teraz już chcielibyśmy przejść dalej. Chcielibyśmy przejść, już sobie tutaj jeszcze wrócimy do tych podstaw prawnych za chwilę, ale zanim chciałem zadać pierwsze pytanie naszym dzisiejszym gościniom, jak wy rozumiecie samorząd uczniowski? Czym jest samorząd uczniowski dla was, według was? Może zacznijmy od Marty. Tak, powiem szczerze, że dla mnie samorząd uczniowski przede wszystkim jest kopalnią wiedzy. Każde spotkanie z moim samorządem pokazuje mi zupełnie coś nowego, innego, jak dzieciaki postrzegają naszą szkołę. Więc tak, nawet jeśli ktoś nie jest nauczycielem, opiekunem samorządu, to myślę, że warto kiedyś chociaż raz w trakcie roku przejść na takie spotkanie dzieci pracujących w samorządzie i posłuchać, co oni mówią o szkole, co mówią o nauczycielach, jakie mają pomysły na szkołę. Bo powiem szczerze, to nie tylko, to są właśnie tak jak pan Michał mówił, że to nie tylko są akcje takie, żeby urozmaicić nam życie, tak, w szkole, ale też dzieciaki zauważają wiele problemów i są świadome, że jest coś, co można naprawić i fajnie, warto posłuchać dzieciaków, nawet jeśli nie jest się tym opiekunem, a nawet zainspiruje to nas do tego, żeby poprowadzić fajnie lekcje. Powiem szczerze, że też dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, co na lekcjach się dzieciakom podoba, co się im nie podoba, więc to też ma taki wpływ na moją codzienną pracę jako nauczyciel języka angielskiego. Więc ja zachęcam na przykład do ogłaszania tak ogólnie dla wszystkich nauczycieli, wszystkich uczniów w szkole spotkań samorządu, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie, w którym dniu, w której sali można spotkać się i nawet chociaż po prostu posłuchać, tak jak powiedziałam, raz w roku. No i no standardowo samorząd oczywiście z grupą dzieci, tak, które po prostu startowały, brały udział w wyborach do samorządu uczniowskiego. I to musi być grupa, która według mnie musi chcieć wprowadzić faktyczne zmiany, działać w naszej szkole, funkcjonować w ciekawy, interesujący sposób i widoczny, ponieważ no często wiemy, że no nie zawsze te samorządy są gdzieś tam w szkołach widoczne. Powinni to być uczniowie dla mnie zmotywowani, chętni do wprowadzenia zmian, pomysłowi. Powiem szczerze, że tutaj chyba to jest kluczowe. Oni muszą być pomysłowi. Oni powinni sami przechodzić z tym, co chcą zmienić, tak? Z tym, co chcą wprowadzić w naszej szkole. Rolą opiekuna jest tylko tak naprawdę nimi ewentualnie pokierować, doradzić. Może na chwilę przerwę, bo ty już trochę wchodzisz w te cechy dobrego samorządu uczniowskiego. Jeszcze o to dopytamy. Na razie tak chcieliśmy bardzo, bardzo zwięzłej tej wstępnej odpowiedzi. To krótko, pomysłowa grupa dzieciaków też i inspiracja. To przekażę głos Lucynie. Ja tutaj wejdę troszeczkę w słowo, bo nie powiem nowością, że nowością, żadną nowością nie jest, że samorząd uczniowski to właśnie nie grupa uczniów, tylko cała szkoła. Jeżeli chodzi o samorząd uczniowski, trzeba pamiętać o tym, że warto angażować wszystkich uczniów całej szkoły, inaczej nawet ta mała grupka, jaka ona by ona nie była, czy pomysłowa, czy energiczna, nie zdziała nic, jeżeli nie będziemy mieli poparcia wszystkich uczniów, bo samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Czym jest samorząd uczniowski dla mnie?
No, muszę się z Martą tutaj zgodzić, naprawdę, że jest kopalnią wiedzy, jest takim źródłem inspiracji, jest nauką pokory, jest odkrywaniem siebie na nowo, jest poznaniem swoich mocnych i słabych stron, jest nauką też bardzo dużo o własnej osobowości. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Wiadomo, że musimy wybrać tych najbliżej współpracujących, ale oni będą współpracować przede wszystkim z uczniami innymi. Więc dla mnie samorząd uczniowski to jest pomysłowość, to jest kreatywność, to jest bardzo często niesforność, to jest bardzo często pójście pod prąd, to jest czasami lekka prowokacja, która ma wywołać pewnego rodzaju dyskusję. No, samorząd uczniowski to jest po prostu grupa ludzi, grupa, właściwie nie grupa, tylko cała społeczność uczniowska to jest pierwszy krok do postaw demokratycznych i obywatelskich. To jest pierwszy krok w dorosłość. Samorząd to jest przygoda życia nie tylko dla uczniów, ale także dla opiekuna. Więc polecam każdemu, naprawdę warto. Dzięki za te głosy wprowadzenia. Jeszcze tutaj wrócimy sobie krótko właśnie do tego zebrania tak bardziej formalnie, tego czym jest ten samorząd uczniowski zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a potem przejdziemy do tej rozmowy, co to znaczy dobry samorząd i jak to osiągnąć. No ale tak, właśnie... Zbierając, podsumowując, ustawa Prawo Oświatowe, artykuł 85. W Polsce samorząd uczniowski istnieje w każdej szkole i placówce. Nie jest to rozwiązanie, które jest powszechne. Tak, są takie kraje, gdzie ten samorząd uczniowski może, ale nie musi powstać. U nas tak to zostało wymyślone, że musi istnieć. No, inne pytanie jest, czy to dobrze robi samemu samorządowi, ale to zostawiam już do Państwa refleksji. Można się podzielić odpowiedzią również w komentarzu. Jak uważacie, czy to, że samorząd musi istnieć, to dobrze, czy niedobrze? Tworzą go wszyscy uczniowie, uczennice szkoły lub placówki właśnie. No i właśnie musi uchwalić samorząd uczniowski, czyli właśnie wszyscy uczniowie muszą uchwalić swój regulamin, opisać w nim zasady wybierania, działania organów oraz ich kompetencje. Co też czasem się zapomina, regulamin musi być uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu powszechnym i to jest opisane również właśnie w prawie oświatowym. Czasami wiem, że w wielu szkołach to się wydarzało dawno albo się nie wydarzało, ten regulamin został gdzieś tam napisany, sobie leży w szufladzie. Mocno zachęcamy do tego, żeby jednak do tego regulaminu sobie od czasu do czasu wrócić, przeczytać go, zapoznać się z tymi zapisami. Czy one w ogóle odzwierciedlają to, jak obecnie działacie, czego potrzebujecie, porozmawiać o tym z uczniami. Nie jest to może najbardziej fascynująca dla młodzieży aktywność, takie przepisy prawne, ale jednocześnie po pierwsze to jest edukacyjne, a po drugie rzeczywiście to jest jakaś podstawa, na której możemy się opierać, tak? W sytuacjach różnych, spornych, konfliktowych, kiedy nie wiemy, co zrobić dalej i zadawane są pytania, no co zrobić, kiedy na przykład, nie wiem, zgłosił się jeden kandydat w wyborach, tak? I co dalej, tak? Czy te wybory będą ważne, czy nieważne? To wszystko powinno być opisane właśnie w regulaminie, żeby wiedzieć, co w takich sytuacjach, tak? Żeby też nie zapobiec różnym manipulacjom, czy też naciskom również ze strony czasami dyrekcji, czy czasami nauczycieli, co też wiemy, że się dzieje. No, regulamin dobrze mieć, dobrze go znać, dobrze, żeby był aktualny, tak bardzo krótko. I teraz tak, samorząd uczniowski może poprzez swoje organy, oczywiście reprezentacje, czyli tych no, najczęściej wybranych w jakiś sposób uczniów, przedstawiać wnioski i opinie Radzie Szkoły, Placówki, Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji we wszystkich sprawach tak naprawdę. Ustawa wymienia te kilka takich, które bardziej zdaniem ówczesnego prawodawcy były w tych kompetencjach samorządu, jak właśnie organizacja takiego pozalekcyjnego życia szkolnego, czyli właśnie te wszystkie szkolne wydarzenia, imprezy, akcje charytatywne, oczywiście media szkolne, informowanie uczniów, tak, wtedy to była jeszcze gazetka, tak, no teraz to już oczywiście raczej też media internetowe wchodzą w grę i to też samorządy bardzo często robią. No, natomiast nie ma, to też pamiętajmy, nie ma czegoś takiego, że jakąś sprawą samorząd uczniowski się nie może zająć. Tak? Wszystko, co dotyczy uczniów, uczennic, wszystko, co dotyczy życia szkoły, włącznie z tym, jak uczniowie są oceniani, jak są uczeni, jak pracują również nauczyciele, może być tym przedmiotem tego, czym się ten samorząd uczniowski zajmuje. Tak? Tu również wybór osoby do pełnienia roli opiekuna, opiekunki samorządu,
Pamiętajmy również, że wcale ustawodawca nie wymaga, że ten opiekun, opiekunka jest, może być i może być powołany na wniosek uczniów i uczennic, a wcale nie na wniosek dyrekcji szkoły, ale nie musi, tak? Czyli jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, szczególnie w szkołach średnich, ponadpodstawowych, kiedy samorząd uczniowski działa bez opiekuna, prawda? Nie jest to wcale wymagane. Działania wolontariackie, to również należy pamiętać, że to, co dzieje się często w tych kołach wolontariatu, no, w ramach ustawy to jest też kompetencja samorządu uczniowskiego, więc samo koło wolontariatu jest również jakimś tam organem, po prostu jest częścią samorządu uczniowskiego i też dobrze by było, gdyby te działania były skoordynowane. To, co robi wolontariat, koło wolontariatu, często jest w szkołach oddzielone, my mocno zachęcamy, żeby to też łączyć. No właśnie, samorząd sam niewiele może, ale też nic nie musi. To jest bardzo ważne, żeby to pamiętać, tak? Nie ma obowiązku samorząd nic robić, natomiast zgoda dyrektora jest kluczowa, tak? Dlatego dobrze jest mieć dobre relacje z dyrektorem. Dobrze jest, żeby uczniowie, uczennice sami mieli te relacje, nie tylko poprzez zapośredniczone przez nauczyciela, nauczycielkę. My zawsze mocno do tego zachęcamy, żeby się spotykać regularnie z dyrektorem, rozmawiać o swoich pomysłach, żeby po prostu ta relacja była. Wtedy więcej realnie możemy osiągnąć. No i też pamiętajmy o tych braku formalnego posiadania środków finansowych, natomiast bardzo szybko jeszcze, bo wiem, że to dla części osób jest też ciekawe, jak można legalnie posiadać, pozyskiwać środki finansowe jako samorząd uczniowski, bo właśnie samorząd sam swoich środków nie może posiadać, ale można tu kilka furtek wykorzystać, takich jak na przykład to subkonto przy koncie Rady Rodziców i formalnie posiadanie tych środków przez Radę Rodziców, o ile oczywiście Rada Rodziców to ma, bo wiem, że też nie wszędzie właśnie same Rady Rodziców posiadają takie subkonta. Zbiórki publiczne to jest taka instytucja sformalizowana zbiórki, którą możemy wykorzystywać na przykład przy akcjach charytatywnych, tak? Zresztą to się często dzieje, tak? Robimy zbiórkę na jakiś określony cel, zbieramy środki finansowe, które potem przeznaczamy, tak? Na właśnie cele charytatywne. Jeśli zbiórka jest szkolna, czyli zbieramy środki wśród uczniów, uczennic szkoły tylko i nauczycieli, nie wychodzimy poza szkołę, wymagana jest tylko zgoda dyrektora, tak? Nie mamy tutaj żadnych innych formalności. Jeśli wychodzimy poza szkołę, chcemy robić zbiórkę na przykład od rodziców, pamiętajmy, lub też, nie wiem, w otoczeniu szkoły, no to wtedy wymagane jest takie drobne formalności jak zgłoszenie zbiórki. Natomiast też nie jest to obarczone jakimiś dużymi formalnościami. To dotyczy również zbiórek, na przykład, które prowadzimy przez internet. Możemy to robić, tak? Ważne jest wtedy, że musi to być na konkretny cel, tak? To nie musi być cel charytatywny, może być cel taki, że robimy zbiórkę na to, żeby kupić sobie kanapę do pokoju samorządu, ale on musi być jasno określony i też dobrze jest, oczywiście dobra praktyka jest taka, żeby rozliczyć te środki, pokazać, ile zebraliśmy i na co wydaliśmy. Spółdzielnia uczniowska, czyli działalność gospodarcza, czyli przykładowo sklepik szkolny, jeśli chcemy prowadzić i możemy, i częściowo są szkoły, gdzie rzeczywiście uczniowie, uczennice poprzez spółdzielnię uczniowską prowadzą taki sklepik, prowadzą inną działalność gospodarczą, sprzedają po prostu jakieś dobra, usługi, można to robić, można prowadzić tę działalność gospodarczą, do tego potrzebne jest powołanie spółdzielni uczniowskiej, tak, która ma trochę osobny statut, osobne sposoby działania, my również mamy na naszej stronie materiały o tym, lub też stowarzyszenie, no to już jest oczywiście trochę wyższa szkoła jazdy, stowarzyszenie przyszkolne, więcej formalności, więcej jakichś takich dokumentów potrzebnych, ale też wiemy, że czasem funkcjonują, one są zazwyczaj prowadzone jednak przez dorosłych, tak, przez absolwentów, absolwentki szkoły, ale pozwalają na trochę więcej, bo na przykład można pozyskiwać sobie środki finansowe z takich programów jak Erasmus+, tak, składać wnioski. Jest tych opcji finansowania trochę, należy o tych kilku furtkach pamiętać, żeby wiedzieć, jak to robić legalnie. Dobrze, czyli tyle o kwestiach prawno-formalnych, a teraz trochę przejdziemy do takiej funkcji samorządu w szkole. Ale zanim to zrobimy, to chciałabym właśnie tutaj nasze gościnie zapytać, a szczególnie Ciebie, Marta, czym dla Ciebie jest dobry samorząd? Tak, powiem szczerze, dobry samorząd dla mnie to są dzieciaki, które są zmotywowane, to co powiedziałam, mają chęć do współpracy, są pomysłowe,
tworzą ciekawy, interesujący zespół. No nie ukrywajmy, ten zespół co roku jest też inny, przede wszystkim ta rada samorządu, prawda? Tak. Która jednak jest takim tym głównym pomysłodawcą, który wciąga całą tą naszą społeczność szkolną w różnego rodzaju działania. Bo też tak jak Lucyna powiedziała, to są wszyscy, tak, owszem, grupa proponuje działania, ale cała szkoła w nich bierze udział i cała szkoła tworzy ten samorząd. Co jest dość ciekawe, bo co roku ta grupa jest inna i te dzieciaki mają różne cechy, tak? Więc ciężko jest taki podać dobry przepis na taki dobry samorząd, taki złoty środek znaleźć. Ale jakbym miała powiedzieć właśnie, to ta przede wszystkim pomysłowość, motywacja, chęć do działania, chęć do zmienienia tego, co się dzieje dookoła nas, to przede wszystkim powinny być główne dobre cechy dobrego samorządu. Dobry samorząd powinien szukać inspiracji, powinien spotykać się, wymieniać się informacjami, aktywnie słuchać swoich wyborców, tak, czyli pozostałego całego grona naszej społeczności szkolnej. My na przykład słuchamy poprzez taką skrzynkę naszego samorządu, gdzie dzieciaki mogą zostawić swoje pomysły, albo na przykład jak ktoś boi się podejść osobiście do przewodniczącego, to tam można anonimowo nawet zgłosić jakieś rzeczy, które proponują zmienić, albo jeśli coś ich niepokoi. W mojej szkole również powstała taka inicjatywa zjazdu samorządów. Co roku spotykamy się z różnymi samorządami w naszej gminie i gminach ościennych i tymi pomysłami się wymieniamy, czyli staramy się cały czas ulepszać te nasze działania, wyciągać z nich wnioski na przyszłość, by ten samorząd był faktycznie jak najlepszy. Powiem tak szczerze, patrząc też na mój samorząd, jeśli chodzi o jego taką główną rolę, przede wszystkim widzę, że jest to rola tak urozmaicenia życia nam wszystkim tutaj dookoła. Faktycznie w dużej mierze na tym bazuje. No owszem, również tworzymy to, mamy rolę opiniodawczą, bo również opinie pisaliśmy i na temat nauczycieli, na temat systemu oceniania, jeśli był on zmieniany w naszej szkole, a była też taka sytuacja. No ale a samorząd, dobry samorząd powinien dbać o dobre samopoczucie wszystkich uczniów w szkole. Powinien starać się tworzyć przyjazną, miłą rzeczywistość dla wszystkich. Powinien proponować działania, poprzez które chce rozwiązać problemy, które zgłaszają uczniowie. Często ten lider, ten przewodniczący, to przecież jest uczeń, który dostał najwięcej głosów, tak? I do kogo przyjdzie ktoś, tak? Uczeń inny, który ma jakiś problem? Do tego lidera, który wie, że będzie robił wszystko, żeby załatwić jakiś problem. Na przykład u nas był problem toalet z okazji dnia toalet w listopadzie. Samorząd też podjął akcję dyżurów i pilnowaliśmy, umilaliśmy czas chmurkami z miłymi życzeniami i zasadami savoir vivre toaletowego, tak to nazwaliśmy. Też urozmaiceliśmy czas z okazji Dnia Dinozaura, gdzie jak uzbieraliśmy fundusze, to pokazywaliśmy właśnie to, co mówiliście. Dobry samorząd pokazuje, na co zbiera te pieniądze. Zrobiliśmy ciasteczka, dostaliśmy z nich pieniądze, kupiliśmy stroje dinozaurów, dinozaury chodziły po salach, wszystkich odwiedzały, wszyscy chcieli z nimi zdjęcia, zrobiliśmy loterię plastikowych dinozaurów, kolejka była przeogromna, więc no, staramy się to urozmaicać i myślę, że właśnie ten samorząd powinien o to dbać, tak żeby każdy uczeń odnalazł gdzieś tam cząstkę siebie w tych naszych działaniach i żeby był zauważony, więc tak w skrócie kilka słów na temat dobrego samorządu ode mnie myślę na tyle. Hej. Bardzo Ci dziękuję i też dziękuję Ci za te już wstępne takie pomysły na różne właśnie akcje i na zwrócenie też uwagi na tą taką funkcję, nie tylko właśnie taką, gdzie samorząd organizuje jakieś akcje czy wydarzenia ciekawe dla uczniów i uczennic, ale też, że ma taką rolę słuchania tego głosów i taką rolę też opiniodawczą, tak, że to jest... właśnie jego funkcja. Tutaj na prezentacji zaraz tutaj Państwu pokażemy, że to jest często bardzo bycie w samorządzie uczniowskim, to jest często dla młodych ludzi takie pierwsze doświadczenie w ogóle kontaktu z instytucją demokratyczną, pierwsze doświadczenie, kiedy mogą właśnie wyrazić swoją opinię, swój głos, powiedzieć, co myślą o życiu szkoły i też wyrazić swoje potrzeby. I tak naprawdę od tego właśnie, jaki będzie ten samorząd, zależy w szkole bardzo wiele.
I my tutaj w Centrum Edukacji Obywatelskiej proponujemy Państwu taką rolę samorządu, samorządu uczniowskiego. Mówimy, że to jest samorząd słuchający, który sprawia właśnie, że każdy w szkole czuje się wysłuchany, że każdy czuje wpływ na to, jak wygląda szkoła, w jaki sposób ona funkcjonuje, nie tylko na poziomie całej szkoły, ale też właśnie na poziomie klasy oraz też, co jest ważne, że te aspekty i obszary, na które wpływa samorząd, nie dotyczy tylko i wyłącznie tej takiej kwestii rozrywkowej, czy właśnie organizacji różnego rodzaju imprez, ale też takiego wpływu na przykład na uczenie się i nauczanie, na to, jak pracuje szkoła. Więc jest to taki organ, który jest właśnie takim słuchającym i też po tym wysłuchaniu realizuje i wspiera różne funkcje szkoły. I generalnie taka koncepcja samorządności to nie jest nowa koncepcja i takie założenie koncepcji było realizowane już bardzo od dawna. Tutaj przywołujemy zawsze w naszych takich właśnie rozważaniach na temat samorządu postać Janusza Korczaka, który na początku XX wieku rozwijał właśnie tę koncepcję bardzo praktycznie, bo w domu sierot, która była taką społecznością pierwszą w zasadzie na świecie, wspólnotą, gdzie właśnie uczniowie mogli, wychowankowie tego miejsca mogli po prostu brać udział w takich procesach decyzyjnych i mogli właśnie doświadczać demokracji. I my właśnie w CEO zachęcamy Państwa do takiej koncepcji, do czerpania z tego. I teraz powiedzieliśmy o funkcjach prawnych, finansowych, zadaniach, takich właśnie formalno-prawnych, również finansowych, które są bardzo ciekawe zawsze dla naszych słuchaczy. Mówiliśmy o roli, o tym, jaki jest dobry samorząd, a teraz właśnie coś o roli opiekuna. Tak, znaczy zanim to tutaj pani Monika na czacie zadała pytanie, jak wskrzesić samorząd w małej szkole, gdzie chyba nigdy prężnie nie działał, a po pandemii padł całkowicie. Bardzo pytanie, zresztą myślę, że może być wspólne dla wielu szkół, gdzie ten samorząd po prostu słabo działa, uczniowie nie są zainteresowani. Tutaj zachęcam też nasze panelistki, jeśli macie jakieś wskazówki dla pani Moniki do dodania też swoich odpowiedzi na czacie. Ja bym tak na szybko i też odnosząc się do tego, co Monika mówiła o właśnie założeniu tego samorządu słuchającego, no zaczął właśnie od tego wysłuchania samych uczniów i uczennic, czyli pomyślenia o jakiejś formie, w której oni mogliby powiedzieć o tym tak bardzo nawet szeroko, co ich interesuje, co lubią robić, co im się podoba w szkole, co im się nie podoba, z czym się czują dobrze, z czym się czują źle, czy w formie po prostu jakiegoś spotkania, dyskusji, czy w formie tutaj już wspomnianej jakiejś skrzynki skargi wniosków, czy w formie jakiejś ankiety, no zebrać te głosy z różnych stron, poszukać tych rzeczy, do których możemy się jakoś odbić, tak, które mogą być jakimś początkiem, jakimś takim momentem, w którym okej, chwyćmy się tego, tak, jest jakiś, bo to może być coś pozytywnego, czyli że albo mamy grupę uczniów, osoby, które interesują się czymś, coś lubią robić, nawet gry komputerowe, tak, czy no cokolwiek innego, możemy zacząć od tego, tak, zebrać te osoby, czy one by coś chciały w związku z tym w szkole na przykład zrobić dla innych uczniów, jakieś wydarzenie, jakiś dzień, zacząć rzeczywiście od takich na przykład miłych rzeczy, tak, którymi uczniowie po prostu realnie się interesują, nie narzucać im oczywiście i to nie powinno być tak, że my teraz jako nauczyciele zaczniemy się zastanawiać, co my tutaj możemy zrobić w tej szkole dla tych biednych uczniów, nic się nie dzieje w tej szkole, zróbmy coś, bo duża jest szansa, że wymyślimy coś, włożymy w to pracę, a nie będzie to ciekawe. Zacznijmy od tego, żeby o nich wysłuchać. Może to być też jakiś problem, tak, jakaś sytuacja, która jest bolesna dla tych młodych ludzi, z jakiegoś tam powodu, coś nie działa, z czymś się czują źle, niesprawiedliwie oceniani, to też może być punkt odbicia i zebranie jakiejś grupy, w której zajmiecie się tą sytuacją. Co możemy zrobić w tej sprawie, tak? Czyli no ja bym chyba zaczął od takich małych działań, nie miał od razu takiej ambicji, że jeśli na przykład samorząd uczniowski w naszej szkole zupełnie nie działał, nic się nie działało,
nic się nie wydarzało, no to my tutaj rozkręcimy go od razu w ciągu roku, będzie po prostu hulało, będą wszyscy zaangażowani, bo nie, bo to się nie wydarzy, oczywiście, że nie. Powinniśmy mieć te punkty, w których uczniowie zobaczą, oho, ktoś nas zapytał o zdanie, sprawdził nasze potrzeby i coś się jednak wydarzyło. I może wtedy więcej osób się zainteresuje. A tu już może jeszcze jakieś macie wskazówki inne niż to dla takiej sytuacji właśnie. A teraz właśnie wróćmy już właśnie do tego pytania, jaka jest rola opiekuna, opiekunki samorządu, zazwyczaj opiekunki jednak samorządu uczniowskiego. Co robić jako właśnie ten dorosły, żeby ten samorząd właśnie taki był, taki jak Monika wspominała, właśnie słuchający, dający młodym ludziom poczucie tego wpływu, realnego wpływu, a nie tylko organizowania kolejnych jakichś akcji czy wydarzeń. Pytanie do Cyny. Tak. No cóż, powiem tak, że to chyba jeden z moich ulubionych tematów i wydaje mi się, że rola opiekuna jest tutaj kluczowa. Tak jak zgadzam się bardzo z Martą tutaj, jaki powinien być samorząd uczniowski, jednak wyjście jest od opiekuna. Ja zawsze opowiadam o swoich rzeczach, które przeżyłam i tak jak kiedyś mówiłam i powtarzam tą historię zawsze, jak zostałam opiekunem samorządu uczniowskiego, to sobie pomyślałam, Boże, cóż ta dyrekcja dla mnie tam wymyśliła, co ja teraz będę mogła zrobić, ile ja czasu będę musiała spędzać. Ale w miarę upływu czasu i nabierania doświadczenia, bo tak naprawdę nikt nie jest z nas od samego początku super opiekunem samorządu uczniowskiego, wszystkiego się uczymy, ale z doświadczeniem 5-letnim muszę powiedzieć, że jaką mam rolę? Uważam siebie za edukatora, bo jednak wartości jakieś uczniom przekazywać muszę. Uważam siebie za tutora, ponieważ jestem specjalistą w jakiejś dziedzinie i ciągnę tych moich uczniów przez swoją osobowość, aby odnosili małe sukcesy, które budują potem te większe sukcesy. Uważam siebie za sojusznika, bo zawsze przy nich trwam, mają we mnie wsparcie. Uważam się za strażnika, bo stoję na straży przestrzegania ich praw i współpracujemy ściśle z Rzecznikiem Praw Ucznia, bo tutaj w tej kwestii też sobie inaczej nie wyobrażamy. Uważam siebie za koordynatora działań, czyli osobę, która coś zacznie, ale przede wszystkim uważam siebie za osobę stojącą obok. Daję im możliwość działania, pole do popisu, realizację pomysłów takich, jakie one są. Po prostu daję im pole manewru, gdzie oni są głównymi aktorami, a ja jestem tylko taką koordynatorką, przewodniczką, sprawdzaczką, czy wszystko dobrze się odbywa, czy potrzebują pomocy. Do mnie mogą zwrócić się ze wszystkim, ale przede wszystkim uważam, że poprzez te wspólne działania, ponieważ my działamy wspólnie, ja działam z samorządem uczniowskim, samorząd uczniowski działa ze mną, samorząd uczniowski działa z dyrekcją. Samorząd uczniowski działa z nauczycielami. Dyrekcja również działa z nauczycielami. To są wszystko, jest wszystko razem ze sobą powiązane. I działamy również przy pomocy rodziców. Działamy również z całą społecznością uczniowską. I tutaj w miarę upływu czasu myślę, że rolą opiekuna jest tak naprawdę być osobą godną zaufania, osobą wspierającą, osobą, do której oni wiedzą, że mogą przyjść, podzielić się pomysłami, mogą liczyć na nasze wsparcie, ale też osobą obdarzoną dużą energią, dużą cierpliwością, bo niestety jak czasami przyglądamy się działaniom, to gdzieś budzi się w nas dorosłych takie, a ja jednak bym zrobiła to inaczej. No ale niestety jesteśmy tylko opiekunami samorządu uczniowskiego, musimy dać młodym działać. Tak właśnie po swojemu. I powiem jeszcze tak, rola opiekuna samorządu uczniowskiego bywa czasami niewdzięczna. Powiem dlaczego. Ponieważ, tak jak Marta wspominała, uczniowie często, ci, którzy przychodzą do samorządu uczniowskiego, są zmotywowani, ale przychodzą uczniowie różni. Przychodzą też tacy, którzy się nudzą i szukają sposobu na spędzenie czasu wolnego. Przychodzą też tacy, którzy mają często problem z emocjami, bo gdzieś szukają jakiegoś wsparcia, zaangażowania, chcą coś ze sobą, ze swoim życiem zrobić. Są też uczniowie niesforni, którzy potrafią w bezpośredni sposób prezentować swoje zdanie, a nie zawsze jest ono mile widziane. No ale gdybyśmy mieli tak patrzeć, co jest mile widziane, a co nie, to naszym głównym celem jest przecież puszczenie młodzieży poprzez samorząd uczniowski, dorosłych, dojrzałych obywateli, którzy będą głosować, którzy będą mieli własne zdanie,
którzy będą mieli wolność wyboru, którzy będą prezentować własne zdanie i nie bać się tego. Dlatego rolą opiekuna jest rozwinąć skrzydła uczniom, dać im tą możliwość, żeby rozwinęli, nawet tam, gdzie są podłamane, to żeby się wyprostowały, a tam, gdzie ich nie ma, to żeby właśnie wyrosły. I uważam, że to jest nasza najważniejsza rola. Bardzo, bardzo dziękuję i też zachęcam tutaj, więcej już nas się zrobiło na Zoomie i też na Facebooku, osoby, które nas oglądają, podzielcie się tym też, jak wy widzicie tę rolę właśnie opiekuna, opiekunki, co dla was jest w niej najważniejsze albo daje wam najwięcej satysfakcji, albo może jest dużym wyzwaniem, chętnie przeczytamy i się odniesiemy. Tu jeszcze krótko, tak pod widzicie Państwo na slajdzie, to takie bardziej no, zebranie tego, co się tutaj już pojawiło, czyli ta może nieoczywista rzecz, że formalnie opiekuna w szkole powołuje się na wniosek samorządu uczniowskiego, a uczniowie, jeśli jest ten opiekun, powinni mieć prawo wyboru, a zasady wyboru opiekuna powinny być też opisane w regulaminie samego właśnie samorządu uczniowskiego. Nie ma w prawie określonych obowiązków opiekuna. Też w związku z tym nie ma takich rzeczy, które opiekun musi wykonywać, pamiętajmy o tym. I ten zakres zadań i obowiązków właśnie powinien być ustalony wspólnie z uczniami. Tego zależnie, wiadomo, inaczej inne potrzeby mają młodzi ludzie w szkole podstawowej, inne w szkole ponadpodstawowej, gdzie ten opiekun albo może w ogóle go nie być, albo może być znacznie, znacznie mniej aktywny, jeśli młodzi ludzie są bardziej samodzielni, prawda? Więc wszelkie też, pamiętam to, co mówiłem wcześniej, zarówno wymaganie od opiekuna wypełniania sprawozdań, przygotowywania planów, jest raczej tym zabezpieczeniem, które dyrektor chce, żeby mieć dodatkowe papierki, ale nie jest w żaden sposób wymagane. Tak? Plan pracy samorządu również zachęcamy, żeby nie powstawał przed początkiem roku szkolnego, tylko żeby powstawał, jak już te władze samorządu zostaną powołane i z nimi, czy też właśnie w odniesieniu do tego, co młodzi ludzie sami potrzebują. Jeszcze takie przypomnienie, że ta rola, tutaj oczywiście pojawiało się dużo w tym, co mówiła Lucyna, sam opiekun nie jest ani członkiem samorządu, ani tym bardziej nie jest szefem samorządu uczniowskiego, nie jest we władzach, ma być wsparciem opiekunem i takim towarzyszem. No, w żaden sposób też nie powinien nakazywać ani opiekun, ani tym bardziej dyrektor wykonywania konkretnych rzeczy, zadań samorządowi uczniowskiemu. No i tym celem takim ludzi, tak? Pewnie zawsze możemy tylko dążyć do tego ideału, a raczej się go nie osiągnąć. Właśnie tak to dobrze jest postrzegać. No i też to, co chyba z naszych doświadczeń wynika, jest taką największą umiejętnością i trudne jest bardzo i też myślę, że też my się musimy jako dorośli często tego uczyć, to pozwolić na niedoskonałości i błędy. Czyli że właśnie to, co wezmą uczniowie, czym się zajmą, to albo na przykład się w ogóle nie wydarzy, bo połowa stwierdzi, że już się tym wcale nie chce zajmować i no i po prostu przestanie to realizować. Albo się wydarzy w zupełnie innej formie, albo wydarzy się właśnie w formie niedoskonałej, tak, że nie będzie to wyglądało tak, jak to wydarzenie, czy cokolwiek to będzie tak, jak my, powiedzmy, byśmy to sobie widzieli. No i tu właśnie takim ważną umiejętnością jest to, żeby zostawić to, tak? Znaczy zostawić to tym młodym ludziom. Oczywiście porozmawiać z nimi potem, tak, co się udało ich zdaniem, co się nie udało, z czego wynikało na przykład to, że komuś spadła motywacja, że ktoś się zniechęcił albo że coś nie wyszło, bo to jest ten proces uczenia się wtedy, tak on się wtedy dzieje. No dobrze, ja nie będę tu już tak długo mówił, bo mamy jeszcze sporo czasu. Jeszcze chcieliśmy, odnosząc się do takiego naszego doświadczenia programu Szkoła Demokracji, my już ten program w CEO prowadzimy od 2008 roku, więc jak patrzę, mamy już, to już chyba 15 albo 16 rok szkolny, to matematyka nie jest moim tym, ale tak mniej, przynajmniej 15 rok szkolny prowadzenia Szkoły Demokracji, więc długo. To są już takie wyzwania, do których, które wynikają z naszego tego doświadczenia, tego, co widzimy, co się dzieje w szkołach i też naszych badań, które prowadziliśmy.
No, że właśnie bardzo często ta samorządność, rana samorządność dotyczy wąskiej grupy młodych ludzi, tych najbardziej aktywnych, tym, których się chce, albo tym, który opiekun angażuje, bo akurat lubi z tymi osobami pracować, co oczywiście też jest zrozumiałe, że te osoby włączamy, ale bardzo często na tym poziomie to zostaje, prawda? I to jest gdzieś kilka osób, natomiast i one się świetnie bawią czasem i realizują nawet fajne rzeczy, ale to jest wciąż kilka osób i no, nie próbuje się tego w jakiś sposób rozszerzyć. Oczywiście nigdy nie osiągniemy sytuacji, w której wszyscy będą super aktywni i będą działali, ale chodzi o to, nie o to chodzi, chodzi o to, żeby osoby wszystkie czuły, że jeśli mają jakiś pomysł, że jeśli coś mi się podoba albo nie podoba, wiedzą, co z tym zrobić, wiedzą, jak wypowiedzieć tę opinię, do kogo mogą pójść, żeby na przykład włączyć się w jakieś działanie, wiedzą, jakie mają możliwości, tak? Nawet jeśli nic w tym momencie nie robią, to te możliwości są i co roku dbamy o to, żeby one się pojawiały, tak? No też takie zaufanie, czy też właśnie w tym momencie brak zaufania młodych ludzi, że samorząd to nie jest szkolna instytucja, która reprezentuje dorosłych, a niestety tak bardzo często wciąż młodzi ludzie postrzegają samorząd, że to jest taki pozór, taka fasada, a tak naprawdę chodzi o to, żeby było, żeby dyrektor czy nauczyciele mogli coś robić w szkole. No i myślę, że to jest duży powód oporu młodych ludzi i tego, że oni nie chcą w te samorządy się angażować, bo po prostu postrzegają jako coś, jeśli samorząd rusznowski musi organizować tylko akademię i wydarzenia szkolne, które wymyślają dorośli, no to dlaczego ten młody człowiek ma się w to angażować, prawda? To nie jest moje, to nie jest coś, co mnie interesuje. No i ogólnie, no w ogóle ta praktyka demokracji w polskich szkołach jest, powiedzmy sobie, bardzo ograniczona i to dotyczy nie tylko relacji dorośli, młodzież, ale też na przykład dyrektor, nauczyciele, prawda? Tutaj też często się spotykamy z mało demokratycznym podejściem, tak nawet oględnie mówiąc, więc to też jest oczywiście duże wyzwanie. No i to rozszerzenie działań samorządu rusznowskiego na całość życia szkolnego, właśnie żeby nie ograniczać się tylko do tych takich Michałków, do tego, co jest takie miłe i okej po szkole, mało ważne, to tym się zajmuje samorząd, wam wiadomo, zróbmy dyskotekę i będzie fajnie, uczniowie się będą bawić. Ale żeby też dotykać tego jądra, tego po prostu, tej istoty życia szkoły też, tak? Znaczy tego, co czasem boli, czasem po prostu też jest, ale też jest rzeczywiście ważne dla uczniów, tak? Czyli ta rzeczywistość ucznia, uczennicy, no to jest to, co się dzieje na lekcjach, jak są oceniani, jak pracują nauczyciele, czy nie są... Czy te lekcje do nich przemawiają, czy nie są, nie wiem, upokarzani, czy nie ma pomiędzy uczniami przemocy i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko ważne kwestie, którymi samorządy uczniowskie często się po prostu nie zajmują, tak? A to jest właśnie to, co z kolei jest ważne dla tych młodych ludzi. No i właśnie ta zmiana wizerunku, to wszystko ma wpływ na taki wizerunek, że w tym momencie raczej ten samorząd uczniowski jest często postrzegany jako takie kółko dla aktywnych uczniów, chcą sobie porobić coś fajnego, no to jest taka grupa, oni sobie coś tam robią miłego, mnie to nie dotyczy, ja mam swoje zainteresowania, więc samorząd uczniowski jest nie dla mnie, prawda? I to, co jest naszym celem w Szkole Demokracji, to jest dążyć do tego, żeby jednak osoby tak nie myślały, żeby ten samorząd uczniowski był postrzegany jako takie narzędzie do tego, że ja mogę w jakiś sposób wpływać na to, co się dzieje w szkole. No i mamy te wyzwania, mamy te trudności. Rzeczy tak często się, no niestety w tych szkołach, różnych szkołach, pewnie w różnym nasileniu i też mamy dużo przykładów, gdzie te samorządy właśnie to przełamują. No i to pytanie właśnie, jak to przełamywać, co robić, żeby radzić sobie z tymi trudnościami, które napotykamy w trakcie pracy samorządu uczniowskiego, to pytanie do Marty. Okej, dziękuję. No szczerze, że przede wszystkim musimy bardziej uświadomić naszych uczniów. My w trakcie wyborów przypominamy wielokrotnie, jaka jest rola samorządu. Tak jak pan, panie Michale powiedział, uczniowie myślą, że to tylko dyskoteki i właśnie te dinozaury, co my mieliśmy, ale to właśnie nie tylko to. Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z tego, jaką mają sprawczość, jak mogą wpływać na życie szkoły, ale konkretnie wydając opinię. I to jest bardzo duże wyzwanie. Wielu uczniów mówi, a po co mam iść do samorządu? Przecież i tak, co my tam nic konkretnego nie robimy, nic w szkole nie zmienimy.
No właśnie nie, właśnie trzeba uświadamiać, trzeba przeprowadzać godziny wychowawcze, trzeba robić debaty, informować dzieciaki przed samymi wyborami, żeby wybierali świadomie reprezentantów, którzy faktycznie coś w ich imieniu zrobią, tak? U nas na przykład wielu uczniów nie zdawało sobie sprawy z tego, jak wygląda system oceniania zachowania i samorząd ich informował o tym, halo, słuchajcie, to nie tylko punkty, bo mamy punkty u nas w szkole, przecież to wy musicie walczyć w takim razie, że zachowanie wasze nie jest wystawiane tylko na zasadzie punktów, że to jest jeszcze samoocena, że to jest jeszcze ocena koleżeńska, że to jest ocena wszystkich nauczycieli uczących w klasie i wychowawcy. I to są wszystko składowe waszej oceny zachowania. Więc nie jest wasze zachowanie wystawiane tylko i wyłącznie na podstawie tego, kto miał ile punktów. A system punktowy jest, no wiemy, bezwzględny przecież. Uczniowie, którzy nie angażują się, bo po prostu tacy są, tych punktów nie uzbierają po prostu na to bycie bardzo dobrym uczniem. Świadectwo super średnią, ale zachowanie dobre. Więc my też prowadziliśmy taką akcję, żeby informować uczniów o tym, że mają faktyczny, realny wpływ na to, co się dzieje w szkole i jak są oceniani, między innymi właśnie zachowania. Kolejnym takim według mnie dużym wyzwaniem samorządu jest integracja wszystkich. Tak jak mówiliśmy, samorząd powinien słuchać, ale też samorząd według mnie powinien integrować, tak? Włączać wszystkich uczniów w nasze wspólne działania. To nie jest łatwe. Ja tylko dodam, że moja szkoła jest bardzo dużą szkołą. Jest w niej ponad 900 uczniów, prawie 1000. Jest oddziałów w 4-8, mamy 22 oddziały w klasach 4-8, praktycznie pełne. Więc naprawdę jest co robić i jest do kogo docierać. I myślę, że ta integracja tutaj jest bardzo ważna. Przyznam, że robiliśmy taką diagnozę potrzeb uczniów w naszej szkole przy okazji zeszłorocznego projektu właśnie Szkoły Demokracji. I ja nawet w tym roku planuję wykorzystywać to, co dzieciaki wpisały w tą ankietę, w tą diagnozę, ponieważ do tej pory nie wszystko udało się zrealizować w zeszłym roku. Więc wyzwaniem bardzo dużym samorządu jest to, żeby realizować to, co uczniowie, to, co jest potrzebne dla uczniów, ale i też słuchać tych ich potrzeb, docierać do nich. My na przykład mamy bardzo dużą grupę dzieci z Ukrainy, bardzo dużą grupę, ponad 50 uczniów. Zrobiliśmy spotkanie z tłumaczem, bo mamy uczniów, którzy nie zawsze mówią po polsku, niedawno dopiero co przyjechali. I mówiliśmy, tłumaczyliśmy cały arkusz tej naszej diagnozy i pytaliśmy ich, jakie mają potrzeby, czy potrzebują naszej pomocy. I naprawdę, powiem szczerze, wyszło ogromnie bardzo dużo rzeczy, które mógłby samorząd dla nich zrobić. I to są działania nawet nie na rok, a na dwa, nawet trzy. Jak na przykład pomoc koleżeńska. Uczniowie powiedzieli, że potrzebują po prostu pomocy koleżeńskiej w lekcjach, w nauce. I w tym roku wchodził u nas pomysł na to, żeby robić dyżury z pomocy z matematyki i innych przedmiotów. Ta integracja też jest bardzo ważna na godzinach wychowawczych. Myślę, że samorząd może na przykład opracowywać przy okazji takiego dnia życzliwości fajne materiały dla wychowawców. Co według uczniów znaczy życzliwość, tak? Co to znaczy być życzliwym, jak należy się zachowywać, co nam się w szkole podoba jako uczniom, co nam się nie podoba. Sami uczniowie, powiem szczerze, zauważają dużo problemów u siebie nawzajem, u swoich kolegów i u siebie, z którymi sami chcą walczyć, więc dajmy im ten głos, żeby oni to mogli zrobić poprzez na przykład opracowywanie też materiałów na godziny wychowawcze. Więc ja mogę takie materiały nawet z takiego dnia życzliwości tutaj zamieścić, bo mamy to z zeszłego roku, jakby ktoś chciał, to może skorzysta. I integracja właśnie klas też powinna polegać na konkursach wspólnych dla klas, nie tylko indywidualnych, tak żeby te dzieciaki miały szansę pokazać się, jak indywidualnie nie potrafią tego zrobić, to chociaż w grupie, prawda? Ponieważ no już tutaj było to podkreślone, to jest społeczność, która powinna być razem, jednym murem za sobą i powinna się wspierać. No to przede wszystkim mówię, sprawczość, to, że faktycznie samorząd ma ten wpływ, to, że dzieciaki powinny siebie słuchać i integracja. Myślę, że to są takie największe wyzwania samorządu. Dzięki. Zanim jeszcze przekażę tutaj głos Lucynie, jeszcze na samo pytanie, tutaj było pytanie na czacie od pani Katarzyny,
W mojej szkole jednym z kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego jest uczeń romski, który ma duże problemy z nauką, pojawiają się problemy wychowawcze, jest często nieobecny w szkole. I teraz zastanawiam się, jak to ugryźć. No myślę, że to w ogóle ważne pytanie i myślę, że wiem, że często się z tym spotykamy, że kandydują do władz samorządu uczniowskiego młodzi ludzie, którzy może niekoniecznie niekoniecznie my ich postrzegamy jako właściwe osoby albo po prostu nie spełniają jakichś naszych kryteriów. No i to jest oczywiście pytanie, na które każdy pewnie sam powinien sobie odpowiedzieć. Też zachęcam w ogóle tutaj do dyskusji. No my stoimy tutaj na takim stanowisku, żeby tego prawa biernego do kandydowania nie ograniczać młodym ludziom, niezależnie od tego, jakie mają wyniki w nauce, o ile oczywiście, no wiadomo, nie popełniają chociażby przestępstw, tak? No ale jeśli jest to uczeń naszej szkoły, no to ma prawo kandydować, tak? I to trochę jest decyzja samych młodych ludzi, czy tę osobę wybiorą, prawda? Dobrze jest jednak mieć w regulaminie samorządu uczniowskiego kryteria, zapisy, które pozwolą nam określić, co, jeśli osoba została wybrana, tak, do rady, no to jakieś podstawowe wymogi, tak, nie, musi się pojawiać na zebraniach, musi brać udział w pracach samorządu uczniowskiego, a jeśli nie bierze, jeśli się nie pojawia, no to wtedy możemy ją odwołać, prawda, znaczy zarząd czy inne osoby z rady mogą wtedy odwołać tę osobę, jeśli rzeczywiście się okaże, że no nie jest poważna albo w ogóle, nie wiem, zrobi coś bardzo niewłaściwego, zdefrauduje pieniądze albo cokolwiek takiego. Oczywiście miejmy tę furtkę do odwołania, żeby nie trzymać tej osoby przez rok, przez cały rok się z nią użerać, ale nie blokujmy wyboru przed jakby samym sprawdzeniem. Jeśli, bo też znamy przypadki osób, które naprawdę nie były super w nauce, a właśnie ta działalność społeczna jest tą, która daje tych skrzydeł, nie? Więc no naprawdę to jest, ja wiem, że to jest wyzwanie, wiem, że też potem to jest większe wyzwanie dla opiekuna z taką, powiedzmy, trudną osobą się mierzyć, ale z punktu widzenia tej właśnie demokracji, no to jest na pewno dobry punkt. No i tutaj jeszcze pani Marta, a pani Marta Bisiewicz ma inne spostrzeżenie, ludzie w samorządzie to elita, najbardziej popularni, wielu by chciało być w samorządzie, super, że u was tak jest, my tutaj też znamy, jeśli nie zmieniała pani szkoły i cały czas jest to liceum w Bąszczyniu, to znamy i oczywiście tak, też, ale to też może być ryzyko, nie? Znaczy ta elitarność też może być tym ryzykiem, jeśli to jest taka właśnie grupa tych najfajniejszych, najlepszych i najbardziej aktywnych, żeby oni też nie się tak nie zamykali wtedy, prawda? I to nie było już takie koło po prostu tych najlepszych, a gdzieś w dole są te szaraczki, prawda? Tacy zwykli uczniowie, uczennicy. Ale dobrze, wracając do pytania o wyzwania, jak sobie radzić z wyzwaniami, przed które stajemy samorząd uczniowski i trudnościami? Lucyno. Ja zgadzam się właśnie tutaj w wielu kwestiach, które powiedziała Marta, ale ja bym jeszcze dołączyła tak, że bardzo dużo uczniów ma teraz problemy natury psychicznej, i bardzo dużo takich problemów życiowych, bardzo to dużo rzutuje u nich także na sytuację i taką edukacyjną i sytuację związaną z zachowaniem, ale niemniej jednak tacy uczniowie są. Są też uczniowie z bardzo niską motywacją do działania, do nauki, ale też są i też jest bardzo ich wielu, gdyż niska motywacja to też jest problemem dzisiejszych szkół. No i chyba największym problemem jest to, że uczniowie nie wierzą w to, że mają jakikolwiek wpływ na sprawy szkolne, że nie mają sprawstwa w ręku, że będą oceniani przez nauczycieli, że będą oceniani może nawet przez samą dyrekcję, że nie będą mieli miejsca do popisu, bo tak naprawdę jakby chcieli coś zadziałać, to jednak gdzieś będą tam hamowani, bo coś nie będzie się podobało. Ale wydaje mi się, że naszym zadaniem nie jest ocenianie, że naszym zadaniem nie jest hamowanie, tylko naszym zadaniem właśnie tutaj chociażby roli opiekuna samorządu uczniowskiego jest niewykluczanie, bo jeżeli ma być to częścią edukacji włączającej, to nie możemy tutaj dyskryminować nikogo ze względu na słabą naukę albo za jakieś problemy związane ze zdrowiem. My mamy pokazywać, że wszelkiego rodzaju trudności, które są w życiu, można pokonywać. Jak ja to robię? No powiem Państwu tak, robię to tak, że 24 godziny na dobę to jest za mało. Robię to tak, że czasami rozmawiam przez telefon nawet po moich zajęciach. Robię to tak, że kiedy mam przerwy,
Siadam między uczniami na dworze, na długich przerwach i rozmawiamy. I nawet z takiej prostej, banalnej rozmowy wyłaniają się rzeczy, gdzie ja słyszę wśród uczniów klas ósmych, że już jest za dużo zadawanych prac domowych. Aha, sygnał dla opiekuna, no to już mam. Idę sobie trochę dalej, klasy czwarte. A chłopcy to nas ciągle przezywają i tak dalej. Aha, czyli dla mnie już sygnał, że coś tam dzieje się w klasach czwartych. Idę do klasy siódmej, no a tam same problemy wychowawcze, no bo okazuje się, że siódma klasa szkoły podstawowej to intensywny wiek dojrzewania, buntu i pokazywania swoich racji. Są to dla mnie sygnały jak najbardziej dla samorządu uczniowskiego. A gdzie przed wyborami jest samorząd uczniowski? Już mówię. To są wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy przychodzą do mnie chociażby na przerwie i tak. Pani Lucyno, organizujemy coś, robimy coś, dajemy jakiegoś czadu. Przychodzą uczniowie z klas czwartych, z piątych, szóstych, siódmych, ósmych, więc mam całe koło zainteresowań. No i jak puszczę te całe koło zainteresowań, chociażby na przerwie, to jeden idzie robić już tam, dopytywać się, z czym mają problem tutaj. Jeden zagaduje nauczycieli, jak tam się pani pracuje i tak dalej. No wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że są zajęcia pozalekcyjne, które nie możemy skolidować, jakiś ten, albo czy chcielibyście zajęcia pozalekcyjne? Tak, ale tylko na własnych zasadach, czyli takie, które są związane z naszymi zainteresowaniami. To jest po prostu wyjście do ludzi. Żeby przełamać te bariery, trzeba samemu pokazywać, że można wiele rzeczy zdziałać, ale cały czas trzeba mieć na uwadze to, żeby pokazywać uczniom, że jesteśmy autentyczni, że sami jesteśmy zainteresowani działaniem, że sami jesteśmy wychowawcami przynajmniej i też robimy błędy, też popełniamy te błędy, też mamy prawo do robienia tego, ale jeżeli nie będziemy robić nic, to szkoła będzie dalej taka, jak jest. I u nas było bardzo duże działanie. Będziemy mieli nowe boiska szkolne, bo zadziałaliśmy. Będziemy mieli skatepark, bo zadziałaliśmy. Byliśmy głośni, byliśmy czasami bardzo hałaśliwi, ale jednak byliśmy wysłuchani. Do czego zmierzam? I na to wszystko nakłada się dyrekcja. Ja naprawdę bardzo dziękuję swojej dyrekcji za ogromne zaufanie i takie pole do popisu, że ona wie, że może mi zaufać, że będą to działania, o których ona jest na bieżąco informowana i proszę Państwa, ja nie chodzę do dyrekcji. Do dyrekcji chodzą wszyscy uczniowie, którzy chcą należeć do samorządu uczniowskiego. To oni załatwiają sprawy. Oni nauczyli się, że gabinet dyrektora to też nie jest gabinet związany, że tam idzie się tylko po nagane, albo tam idą odebrać dyplomy uczniowie, którzy mają najlepszą średnią, albo są laureatami, albo dostali jakąś nagrodę. To jest gabinet, w którym drzwi są zawsze otwarte i to jest bardzo fajna rzecz. Nie ma ich nigdy zamkniętych, są otwarte, a kiedy wchodzą do gabinetu, to czeka na nich człowiek, który jest uśmiechnięty. Bo proszę Państwa, autentyczność człowieka, i tutaj nie patrzę tylko przez pryzmat roli opiekuna, żeby przełamywać jakiekolwiek bariery, to też trzeba czasem samemu przyznać się, słuchajcie, jestem zmęczona. Nie daję dalej rady, albo nie mam już pomysłów, albo trzeba by było coś zmienić. No to siadamy i rozmawiamy. Siadamy w takim kręgu, jaki on jest. Nawet jeżeli przychodzą uczniowie, którzy do tej pory nie byli zainteresowani. Są niesforni, ale mają swoje zdanie. Wpuszczamy. Przed nikim nie należy zamykać drzwi. I wiem, że jest bardzo dużo trudności. I wiem, że każda szkoła się z tym męczy z różnymi wyzwaniami i zastanawia się, jak to przełamywać i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jeżeli nie będziemy robili nic, to dalej będzie wszystko zostawało tak, jak jest. Wiem, że też jest to męczące, bo niestety no, wypala to też nas w jakiś sposób. No ale proszę Państwa, idziemy spać, dobra dawka energii, dobra dawka witamin i zaczynamy dzień od nowa, od przekazywania tego. Ja też bardzo dużo pracuję na godzinach wychowawczych, pracuję na zastępstwach, pracuję również na moich lekcjach. Zawsze przemycam im takie odrobinki samorządu uczniowskiego, żeby oni wiedzieli, że ten samorząd uczniowski jest wszędzie. A uwierzcie mi, że jest wszędzie, bo stoimy nawet koło toalet, bo w toaletach też uczniowie bardzo duże zainteresowanie podczas przerwy. Też można wielu rzeczy ciekawych się dowiedzieć. Jesteśmy na boisku, jesteśmy na godzinach wychowawczych, jesteśmy w pracy Rzecznika Praw Ucznia. Staramy się dotrzeć wszelkimi kanałami, bo jak nie my, to kto?
Dzięki. Tutaj chciałem jeszcze tylko się tak odnieść, bo no oczywiście bardzo jest nam bliskie to, co mówisz o tych sposobach, w jakich można docierać i właśnie ten głos uczniów wyłapywać, ale i też trochę zaczęłaś o tym mówić, o tym jak zadbać jednak tym wszystkim o siebie i tu tak, właśnie chciałem trochę odnieść się do komentarza tej pani Kingi na czacie, która napisała, zrezygnowałam z wychowawstwa, bo za bardzo się angażowałam w te emocje, także fajnie to brzmi z tym słuchaniem, ale jak to ugryźć dalej? Jak też rozmawiać z nauczycielami, często skostniałymi, czyli no właśnie tutaj może jeszcze chciałem się ciebie dopytać, Lucyna, jak ty sobie z tym radzisz? No bo na pewno to nie jest tak, że to wszystko jest... Powiem tak, ja jestem osobą otwartą i nigdy nie kryję tego. Jeżeli miałam już taki w swojej pracy kryzys, a nie zamierzałam iść na urlop zdrowotny, bo stwierdziłam, że urlop zdrowotny to chyba byłby dla mnie jeszcze większą karą, udałam się na terapię. Mówię to otwarcie, po prostu uważam, że każdy sposób jest dobry, żeby porozmawiać, żeby zrzucić gdzieś te emocje, żeby czasami po prostu angażujemy się zbyt bardzo i to nas bardzo szybko wypala. Udałam się na terapię, rozpracowałam razem z moją panią terapeutką, jak wyważać pewnego rodzaju emocje. I teraz ja po przebyciu tej terapii jestem też troszeczkę taką terapeutką, wsparciem dla innych nauczycieli i proszę Państwa, nie możemy nikogo oszukiwać, bo działanie w zespole to jest działanie wszystkich nauczycieli. Jeżeli coś wiemy, jeżeli mamy jakieś rady, dzielmy się nimi. To nie jest nic wstydliwego, że czasami sięgamy gdzieś dalej, żeby wytrwać w tym zawodzie, żeby przekazywać tej młodzieży, że na pewno, że nawet my, nauczyciele, mentorzy, edukatorzy, też jesteśmy tylko osobami, też jesteśmy tylko ludźmi. Nie jesteśmy żadnymi robotami. Jesteśmy, mamy też swoje życie, jesteśmy przede wszystkim człowiekiem. I też warto się angażować. I jeżeli ktoś przychodzi do mnie po radę, to ja mówię, słuchaj, mam czas, mam dla ciebie dobre słowo, siadaj, wypijemy herbatę. Staram się robić tak, żeby być osobą autentyczną, po prostu... do której można się zwrócić o wszystko, nie tylko uczniowie, ale też jestem w stanie pomóc nauczycielom, bo kiedyś ktoś pomógł mi i nie wstydziłam się poprosić o pomoc, bo wydaje mi się, że my czasami w gronie nauczycielskim chcemy wychodzić za takie osoby specjalistów, takich autorytetów na siłę, że co my tam nie wiemy, że my jesteśmy najważniejsi i tak dalej. Uwierzcie mi Państwo, jeżeli wyjdziemy z tej roli, i ustaniemy w takiej roli partnera i takiego człowieka ze zrozumieniem i tego, że mamy też słabe strony, to będzie nam o wiele lepiej i ja jestem tego najlepszym gwarantem. Do pracy chodzę z uśmiechem i nie ma takiej sytuacji, która by mnie w tej chwili zajechała. Ewentualnie ja mogę zajechać uczniów, ale uczniowie już w tej chwili nie zajadą mnie. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Tak, to też takie słowa pokrzepienia dla innych osób. Dziękujemy bardzo. Tutaj mam jeszcze takie pytanie techniczne. Nie wiem, czy ty chciałbyś się, Michał, odnieść. Kto przychodzi na zebrania samorządu uczniowskiego, czy tylko rada? No, te zebrania też powinny być otwarte dla wszystkich uczniów i uczennic, bo to jest właśnie taki organ, który obejmuje całość, tak? Myślę, że mogą być takie tematy, które chcecie omówić we własnym gronie i to sprawniej oczywiście zrobić w węższym gronie, ale myślę, że właśnie jeśli jest coś takiego, co może dotyczyć albo może kogoś zainteresować, to ja bym był też jak najbardziej za otwieraniem. Pewnie z tym zainteresowaniem to wiadomo, to nie będzie tak, że wszyscy wam się tam zwalą od razu na to zebranie, to raczej będą pojedyncze osoby, które tam się pojawią, więc... Ale jest taka możliwość, tak, więc niech osoby wiedzą, uczniowie wiedzą i bardzo dobra praktyka to też pani Kingi, tak, żeby zapraszać przewodniczących klas i to my też rekomendujemy bardzo mocno, tak, znaczy żeby ogólnie było tak, że w gronie tym, który bierze udział w Radzie Samorządu, są osoby z każdej klasy, to pomaga. No czasami tych klas jest oczywiście bardzo dużo w szkole i jest to niemożliwe, ale dążmy do tego, żeby rzeczywiście nie było takiej klasy, która jest jakoś tak wykluczona. Czyli jeśli mamy tych i przewodniczących klas, no to też dobrze, żeby oni byli, przynajmniej na niektórych spotkaniach, jak najbardziej. Tak. Teraz przejdziemy do takiego tematu. Tu już trochę też Marta, zresztą Lucyna też o tym mówiliście, że ta rola samorządu jest bardzo szeroka i że też właśnie taką rolą może być wspieranie przez samorząd w ogóle relacji rówieśniczych. Mam na myśli tutaj oczywiście takie też miłe i ciekawe momenty integrujące,
Ale moje pytanie jest też takie tutaj, Marta, do ciebie. Czy twoim zdaniem samorząd może wspierać też te trudne relacje, to znaczy takie sytuacje konfliktowe między uczniami, czy jak ty to widzisz, tak? Czy gdzieś, szczególnie, że masz też szkołę, gdzie właśnie jest dużo nowych uczniów, tak, z Ukrainy. I jak to działa u ciebie? Czy widzisz w samorządzie taki potencjał? Tak, tak, jak najbardziej. Samorząd ma taki potencjał i to bardzo duży. Często uczniowie samorządu na przykład brali udział w rozmowach pomiędzy uczniami a nauczycielami, gdzie tam pojawiały się jakieś problemy na zajęciach. I uczeń samorządu był takim wsparciem dla tego drugiego ucznia. Jak najbardziej. Samorząd jest od tego, żeby rozwiązywać konflikty, żeby rozwiązywać problemy, żeby wspierać swoich uczniów, swoich kolegów i koleżanki. No, tak jak mówiliśmy, to jest jedna wielka grupa, razem powinni działać, wszyscy w jednym celu, dla dobra wszystkich, tak? Więc tak, i taka skrzynka, tak jak mówiłam, czy anonimowo, czy podpisane, tak naprawdę samorząd tutaj powinien zawsze starać się dbać o te relacje, żeby one były jak najlepsze. Myślę, że dużym ułatwieniem tego, żeby te relacje były dobre, jest to, że ten lider samorządu, ten przewodniczący jest wybierany przez dzieciaki w głosowaniu i te dzieciaki, oddając głos na niego, też pokazują, że mu ufają, tak? Więc ta jego rola nie jest obojętna, on nie może być obojętny, on powinien wspierać tych swoich wyborców i być przy nich i stać za nimi murem. Fajnie Lucyna mówiła, że faktycznie samorząd powinien chodzić do dyrekcji, tak? Nawet sam i zgłaszać problemy, co do nich dociera, bo czasami dzieciaki tak mają, że łatwiej im między sobą coś ustalić, czy temu swojemu szefowi samorządu przekazać i poprosić, żeby poszedł w ich imieniu, przecież taka jest jego rola. I on bezpośrednio z dyrekcją, z nauczycielami właśnie powinien pomagać i rozwiązywać różne konflikty. Więc tak, oni dostają to zaufanie w wyborach, muszą rozwiązywać te relacje. Myślę, że to jest nawet jeden z ich obowiązków, który wpisuje się w plan działania. Ja tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz do tego, co Lucyna mówiła, ale Lucyna, zgadzam się z tą 100% z tym, co mówisz. Słuchając ciebie, to po prostu już bardziej na tak głową nie mogę machać. I jeśli chodzi o bycie takim autentycznym, przyznaję 100% rację. Nauczyciel powinien być sobą po prostu, że jeśli chcesz się zaangażować, zaangażuj się. To, że ktoś na przykład będzie to krytykował, skostnieni nauczyciele będą cię obserwowali i krytykowali i wytykali palcami. Jezus Maria, bądź sobą po prostu, dziewczyno, tak? I tutaj też mówię do dziewczyn na czacie z nami będącymi. Dzieciaki naprawdę, słuchajcie, obserwują nauczycieli. Dzieciaki wyciągają naprawdę bardzo mądre wnioski. W zeszłym roku też u nas były nagrody dla nauczycieli i powiem tak, no ja z dzieciakami też jestem na relacjach raczej takich koleżeńskich, tak? Nie jestem ich przewodnikiem, chodźcie za mną, ja was poprowadzę, tylko chodźmy razem wszyscy obok siebie. I też, tak jak Lucyna mówi, z uśmiechem wchodzę do szkoły i też do dzieciaków na przykład dostałam statuetkę zawsze uśmiechnięta i to jest bardzo fajnie, miło to pokazuje i akcentuje, nie? Że jesteś sobą po prostu. Zostawiasz troski za drzwiami, chcesz się zaangażować, angażuj się. Ale jeśli ktoś jest skostniały i te pomysły dzieciaków z samorządu mu będą gdzieś tam przeszkadzały, bo o Boże, jak można w szkole coś takiego zrobić? Nie, no właśnie od tego jest samorząd, tak? Żeby te dzieciaki mogły się realizować, więc pamiętajcie wszyscy o tym. Tak trochę zbocząc temat, przepraszam. Nie, ale to są bardzo ważne słowa. Dziękuję właśnie za akcentowanie tej roli samorządu, bo to jest dla nas też szczególnie ważne. Właśnie wspieranie relacji rówieśniczej. I teraz przejdziemy trochę do budowania właśnie, w jaki sposób budować tą oddolną samorządność, bo nam się właśnie to kojarzy, że to jest taki organ, który gdzieś tam sobie działa, ale też możemy, nauczyciele mogą to robić również na przykład na lekcji albo podczas samorządy klasowe. I tutaj mamy kilka takich przykładów na to, od czego każdy nauczyciel może zadbać właśnie, od czego może zacząć, tak, budować tą oddolną samorządność, czyli takie dbanie o znaki wspólnoty, budowanie tożsamości klasy. Jestem przekonana, że Państwo macie na pewno bardzo dużo pomysłów, jak to można robić. Też taka otwartość na informację zwrotną,
dla nauczyciela i też organizowanie takich momentów, kiedy nauczyciele, kiedy uczniowie mogą też wyrazić taką swoją opinię, tak, co im pomaga w uczeniu, co im przeszkadza, co ich motywuje. I coś, co bardzo nam teraz pokazała ta teraz edycja programu Szkoła Demokracji, jak ważną rolą jest możliwość dbania i tworzenia wspólnej przestrzeni. Na początku, jak zaczęliśmy właśnie pracę z szkołami w zeszłym roku, bardzo wiele pomysłów dotyczyło właśnie tworzenia przestrzeni, tego kącików relaksu, odpoczynku, jak tą przestrzeń zmienić, jak ją dostosować do uczniów. I na początku nam się to wydawało takie, przestrzeń, co to ma wspólnego, tak? Ale niesamowicie to podziałało i szkoły właśnie nam opowiadały takie historie, kiedy właśnie uczniowie poczuli ten wpływ tak bardzo namacalnie, kiedy mogli coś poprzestawiać, coś pozmieniać w tej przestrzeni i czegoś dokonać właśnie takiego nawet małego, tak? I czuli, że to właśnie ma wpływ, poczuli ten wpływ, tak? Pozwolenie na błędy, to też mówiliśmy, trochę Michał mówił o tym wcześniej. Na poziomie klas, ale też na poziomie całego samorządu, my zachęcamy do tego, żeby wprowadzać rotacyjne, losowe funkcje w samorządzie. To szczególnie na poziomie klas się sprawdza. Nie ma takiego obowiązku, żeby samorząd klasowy był wybierany raz do roku. Możemy to zmieniać, możemy dawać różnym osobom szansę na to, tak? Więc taką możliwość też. Jak najwięcej drobnych decyzji, takie podejmowanie decyzji klasowych dotyczących, nie wiem, wspólnej wycieczki, gdzie jedziemy, wspólnego spędzania czasu, tematu lekcji wychowawczych, takie małe decyzje, które też już budują to poczucie wpływu na życie szkoły, możemy oddać właśnie prowadzenie godzin wychowawczych dla uczniom, tak? I też zachęcamy na przykład do prowadzenia takich godzin wychowawczych w takiej bardziej, mniej formalnej atmosferze. Więc to są takie przejawy oddolnej inicjatywy, ale mamy już mało czasu, a chcielibyśmy jeszcze Państwu właśnie powiedzieć, od czego zacząć ten rok szkolny. Michał, oddaję Ci głos. Tak, no to oczywiście to też już się trochę przewijało w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, żeby zacząć od jednak przyjrzenia się tym formalnościom, zapoznania się z regulaminem, to znaczy zarówno nauczyciel, nauczycielka, jak i uczniowie, może nie na pierwszym spotkaniu, ale gdzieś na jednym z pierwszych, żeby jednak sobie przyswoili i żebyście się zastanowili właśnie, czy ten regulamin rzeczywiście jest dla nas funkcjonuje dobrze, czy jest aktualny w ogóle, czy nie wypadałoby go w jakiś sposób zmienić, żeby też osoby, właśnie uczniowie, uczennice też wiedziały. No wybory oczywiście, przygotowanie, przeprowadzenie, zakładam, że tutaj duża część szkół albo już jesteście na finiszu przygotowań, albo one niedługo będą. Jeśli ktoś jeszcze jest przed tym, to my oczywiście mamy cały poradnik wybory do władz samorządu uczniowskiego. Tutaj może się na czacie pojawi link jeszcze za chwilę. Do tego poradnika, gdzie opisujemy, jak to krok po kroku przeprowadzić, żeby to właśnie było demokratycznie, żeby to było takie rzeczywiście święto szkoły. Myślę, że to też jest świetna okazja, żeby promować wiedzę o samorządzie, że w ogóle on jest, co można w nim robić, dlaczego warto. Też zachęcamy właśnie, żeby przy okazji prowadzić jakieś spotkania, żeby też ci starsi uczniowie, którzy już są doświadczeni w tych aktywnościach, żeby też po prostu opowiadali swoim kolegom, koleżankom, co oni tam robią i do czego ich zapraszają. No, potem oczywiście właśnie to, żeby ten zespół też się czuł dobrze ze sobą, tak? Znaczy, żeby to po prostu był zespół, tak? Żeby to nie była tylko grupa tych osób, które rozumiem, że nie zawsze się znają, pierwszy raz się widzą i pewnie to, że ta motywacja na przykład gdzieś opada w trakcie roku szkolnego, to też może wynikać z tego, że to po prostu pomiędzy tymi osobami też coś tam nie zagra, nie czują się dobrze ze sobą, jeśli oni są z różnych klas, często są też w różnym wieku, prawda? Dla, nie wiem, szkoły podstawowej, jeśli jest we władzach samorządu ktoś z piątej klasy i ktoś z ósmej klasy, tak, no to ten z piątej klasy, wiadomo, nie czuje się tak super pewnie przy tym starszym koledze, koleżance, więc trzeba też o to jakoś tam zadbać, żeby tą integrację przeprowadzić. No to, co też już się pojawiało, kilkukrotnie mówiliśmy i tutaj nasze gościnie też o tym mówiły, diagnoza tych potrzeb uczniów, sprawdzenie, co
chcą robić, czego nie chcą, ale to zarówno ta diagnoza na poziomie tego naszego zespołu, z którym pracujemy, ale też całej szkoły oczywiście przede wszystkim też, żeby o to zapytać. No i dopiero wtedy tworzenie planu pracy, czy też zmodyfikowanie tego planu na podstawie tego, co nam wyszło w tej diagnozie, tak? No tu już nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo czas nam, nam się kończy, jeśli chodzi o to, co jest ważne przy wyborach, to zapraszamy do naszej publikacji. Stworzenie zespołu to również też pamiętajmy o kontrakcie, zasadach współpracy, też właśnie pod kątem tych uczniów, uczennic, którzy się potem może nie będą wywiązywać z tego, z tych swoich zadań, bo na przykład kandydowali sobie dla zabawy, chcieli się zgłosić, chcieli właśnie pokazać, że są tacy popularni i że ich koledzy, koleżanki na nich zagłosują, ale tak naprawdę wcale nie mieli pomysłu na to, co oni tam chcą robić. To dobrze mieć ten kontrakt spisany na początku, w którym sobie właśnie powiemy, że no właśnie jednak trzeba pojawić się na spotkaniach, trzeba, no nie wiem, stosować się do pewnej formy pracy i co jeśli się nie stosujemy, prawda? No, że to jednak też jest odpowiedzialność, nie tylko nie tylko prawo, ale ta odpowiedzialność, którą się bierze. Jeśli się wchodzi do władz samorządu, no ale też rozmawiajmy o tym w ogóle, po co nam samorząd, prawda, bo my często też zadajemy to pytanie młodym ludziom, jak prowadzimy warsztaty i oni bardzo często nie są w stanie tak na początku odpowiedzieć, tak naprawdę nie mają tej refleksji w ogóle, no jest samorząd, po prostu jest i no okej, no robimy te wydarzenia, no dobrze, ale po co to wam, no nie, czy tobie, Janku, powiedz, czy to jest tobie w ogóle do czegoś potrzebne i dopiero niech ta refleksja nastąpi. Być może na początku nie powiedzą nam zbyt dużo, tak, ale właśnie rozmawiajmy o tym, po co on może być, tak. Też zwracajmy uwagę młodym ludziom na to, co on może im osobiście dać, tak? Nie tylko, że a możemy zrobić coś fajnego w szkole, a możemy sprawić, żeby nam się miło chodziło do szkoły, możemy się konkretnych rzeczy nauczyć, tak. No i tą diagnozę, o której tutaj już myślę, że były podawane różne przykłady, nie będziemy tutaj Tak, już nie zdążymy chyba dopytać też naszych gości. Natomiast to już było też podkreślane. Chyba lądujemy już, zmierzamy do końca naszego spotkania i to jest taki moment, kiedy parę takich kwestii też na zakończenie. Tutaj na cały czas na czacie pojawiają się różne materiały. My też wyślemy do Państwa materiały na podsumowanie tego naszego spotkania oraz w jaki sposób można pobrać zaświadczenie również. Natomiast chciałabym jeszcze dosłownie minutę zaprosić Państwa na nasze takie wydarzenie, które odbędzie się 3 października, konferencja od wyzwania do uznania. Ona jest właśnie podsumowaniem tej poprzedniej edycji Szkoły Demokracji. To jest konferencja dla dyrektorów, można właśnie zachęcić dyrektorów. Niemniej również zapraszamy opiekunów i nauczycieli, w ogóle wszystkie osoby, które są zainteresowane edukacją włączającą. Bo jest to temat naszej konferencji, za chwilę tutaj właśnie pojawi się link, jest ona oczywiście bezpłatna. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to też podamy za chwilę adres mailowy, na który można do nas pisać. I też wrzesień to jest czas rekrutacji, zaraz tutaj się slajd przerzuci. O, dziękuję. Do wszystkich naszych programów Centrum Edukacji Obywatelskiej. W związku z tym, jeśli macie Państwo jeszcze ochotę na działania i nie zapisaliście się do naszych programów, to serdecznie zapraszamy na naszą stronę ceorg.pl. Można wejść w zakładkę programy i tam wszystkie możliwości, jakie mamy na ten rok, są prezentowane. Także serdecznie zapraszamy. Rekrutacja trwa do końca września. Tak, i chyba tym samym bardzo... Tak, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy naszym gościniom, Marcie i Lucynie, bardzo za waszą taką praktyczną tutaj ujęcie tematu i mamy nadzieję, że jeszcze się z Państwem spotkamy przy okazji naszych wydarzeń też w Szkole Demokracji. Dziękujemy bardzo i do widzenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.